tam na konferencji Komitetu Wyborczego Wyborców Sojusz Obywatelski Grudziądz, Maciej Glamoski. Tym razem spotykamy się w okręgu numer 1 z kandydatami na radnych. Później każdy z kandydatów będzie się wypowiadał, więc będę przedstawiał w momencie właśnie przystąpienia do wypowiedzi. Otóż, szanowni Państwo, spotykamy się w nieprzypadkowym miejscu, ponieważ to jest tak naprawdę serce tego okręgu i miejsce, w którym w ostatnich czasie zrealizowaliśmy też dość sporo inwestycji, a dzisiaj będziemy mówili o samych konkretach. Otóż zacznę od owczarek, bo można powiedzieć, że ten okręg jest podzielony na dzielnice. W owczarkach mamy zaplanowane konkretne inwestycje. To, co doskwiera w tej chwili najbardziej tej dzielnicy, to jest budowa dróg osiedlowych. W tej kadencji bardzo dużo zainwestowaliśmy w owczarki. Owczarki stają się taką prawdziwą dzielnicą w tego słowa rozumieniu. To znaczy, zainwestowaliśmy w infrastrukturę dróg osiedlowych. Została zmodernizowana, właściwie wybudowana ulica Morelowa, Platanowa. W tej chwili toczą się prace przy ulicy Jaworowej. Wybudowaliśmy nowy segment szkoły podstawowej numer 4. Dosłownie kilka dni temu uczestniczyliśmy w otwarciu żłobka, co w połączeniu z przedszkolem i właśnie szkołą podstawową numer 4 tworzy bardzo fajny taki zakątek edukacyjny właśnie w dzielnicy Owczarki. Przygotowaliśmy i zdobyliśmy środki na modernizację ulicy Dębowej. Dębowa to jest taki kręgosłup owczarek. Ulica Dębowa będzie całkowicie zmodernizowana. Powstanie tam bezpieczna ścieżka pieszo-rowerowa. Mamy już na to zabezpieczone środki w tak zwanym ZIT-ie. Lada moment rozpiszemy przetarg na budowę właściwie mostka przy ulicy Jaśminowej. Chodzi nam o to, aby tam stworzyć bezpieczne dojście dla dzieci do szkoły, do tego kompleksu edukacyjnego. Będziemy modernizowali kolejne ulice. Przygotowujemy już teraz kolejne dokumentacje i w tym jeszcze roku zrealizujemy chociażby ulicę Jodłową, będziemy też realizowali ulicę Wierzbową, także ulicę Jaśminową, ulica Jaśminowa i Jabłoniowa w ciągu najbliższych miesięcy zyska oświetlenie. Owczarki w połączeniu jeszcze z inwestycjami prywatnymi, to też warto podkreślić, stają się właśnie taką bardzo wygodną dzielnicą do mieszkania, dzielnicą ludzi młodych. Przypomnę, że powstaje też cały taki park handlowy. W tej chwili jest tam dyskont Biedronka, ale za chwilę będą kolejne punkty handlowe. Powstanie też tam punkt prawdopodobnie Poczty Polskiej, tak bardzo potrzebny też w Owczarkach. Będzie też, myślę, o innym charakterze punkty handlowe. Też trzeba przypomnieć, że nie tak dawno w Owczarkach utworzona została parafia Owczarki. Jest budowana świątynia i to powoduje, że Owczarki stają się bardzo ciekawą dzielnicą. Ale idźmy dalej. Jesteśmy tutaj w Tarpnie, tak można powiedzieć. Za nami jest szkoła podstawowa numer 18. I właśnie ta szkoła w najbliższych, myślę, 2 latach będzie przechodziła termomodernizację. Już rozpisujemy postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej na budowę basenu przyszkolnego. Przy tej szkole powstanie kolejna przyszkolna pływalnia. Wraz z budową tej pływalni wybudujemy bezpieczny dojazd do szkoły. Dzisiaj Państwo, jakbyście chcieli dojechać do 18, trzeba tutaj przejechać ulicą Dąbrówki, która także będzie modernizowana, ale ten dojazd nie spełnia wszystkich bezpiecznych kryteriów. Podobnie jest w szkole podstawowej na Szczemięcinie i tam również powstaje bezpieczny dojazd do szkoły wraz z budową pływalni. A więc ta szkoła
będzie sercem też tej dzielnicy i zyska nowoczesną infrastrukturę. Dalej, jak Państwo spojrzycie w kierunku Biedronki, tam mamy już przygotowaną dokumentację i właściwie jesteśmy gotowi, aby rozpocząć kolejną inwestycję, budowę ulicy Mieszka. Ulicy Mieszka, który połączy tą pętlę autobusowo-tramwajową z gminą wiejską Grudziądz. To jest strategiczna droga, która skróci dojazd z Nowej Wsi. Będzie też alternatywą dla ulicy Poniatowskiego, lepszym skomunikowaniem komunikacji powiatowej właśnie z tym węzłem, na którym tutaj się znajdujemy. Oczywiście ta budowa będzie połączona także z wybudowaniem bezpiecznej ścieżki pieszo-rowerowej. Przypomnę, że w tej kadencji przebudowaliśmy ulicę Kruszelnickiego. To też tutaj dosłownie nieopodal 100 metrów z miejsca, w którym się znajdujemy. Idąc dalej, a mówimy, jeszcze raz chciałbym podkreślić, mówimy o konkretach. Mamy przygotowaną częściowo dokumentację na przebudowę ulic, nazwijmy to na osiedlu, ulic Osowskiego, Gromady Grudziądz, Sambora. Państwo wiecie, że wielu mieszkańców od wielu lat skarży się tam na brak kanalizacji deszczowej. Taka dokumentacja jest już też w przygotowaniu. Będziemy budować tam kanalizację deszczową wraz z budową zbiornika retencyjnego, który jest tam niezbędny, a później kolejny etap to przebudowa właśnie infrastruktury drogowej, czyli budowa nowych ciągów właśnie pieszo-jezdni. To jest też inwestycja wyczekiwana od wielu, wielu lat. Trzeba też pamiętać, to tutaj zahacza o Kuntersztyn, ale przecież nieopodal stąd powstanie rondo na zbiegu ulicy Karabinierów, Piłsudskiego i dalej Wincentego Witosa. Mówię tutaj o drodze, która doprowadza do budującej się nowej strażnicy siedziby Państwowej Straży Pożarnej. Tu też mamy zagwarantowane środki. W tej chwili mamy już otwarte oferty i mam nadzieję, że lada moment podpiszemy umowę na ten drugi etap, bo pierwszy etap już jest bardzo mocno zaawansowany od ulicy Łyskowskiego. Idąc dalej w tej dzielnicy, jak Państwo wiecie, pozyskaliśmy, tak można już powiedzieć, środki na przebudowę ulicy Fortecznej i Jagieły. Tym razem będą to środki pochodzące z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. To także ważna inwestycja, wyczekiwana od lat, a środki, które pozyskaliśmy, bagatela około 7 milionów złotych. Kończymy przebudowę ulicy Kościuszki, która myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni, myślę, że może szybciej, będzie już ukończona. Prace są tam bardzo, bardzo zaawansowane. Patrząc w stronę ulicy Kruszelnickiego, to mamy też plany z rewitalizacją basenów otwartych. Jak Państwo wiecie, zagwarantowaliśmy środki na wkład własny, na rewitalizację tych obiektów. Mówię tutaj o kwocie co najmniej kilkunastu milionów złotych. Mamy dokumentację na to przygotowaną i myślę, że po uruchomieniu środków chociażby z KPO uda nam się takie środki zewnętrzne pozyskać. Także pracujemy nad zmianą planu zagospodarowania terenów po dawnej zajezdni MZK, terenów, które są w tej chwili własnością Grudziąckiego Parku Przemysłowego. Park Przemysłowy planuje przenieść te działalności, które się tutaj znajdują, w inne dogodne miejsce, a zgodnie z postępującą procedurą ten kwartał miałby uzyskać funkcje mieszkalne. Zatem
Bardzo nam zależy, żeby ta dzielnica, czy dzielnice można powiedzieć, składające się na okręg numer 1, dynamicznie się rozwijały. Dodam jeszcze, że w planach mamy także przebudowę ulicy Lipowej, gdzie została już też przygotowana dokumentacja wraz z budową ronda z ulicą Paderewskiego. W pierwszym etapie ulica Lipowa będzie przebudowana do ulicy Psi, czyli Polskiej Strefy Inwestycji. Pozyskaliśmy nie tak dawno obiekty po dawnych PGR-ach na ulicy Lipowej, gdzie chcemy utworzyć Centrum Edukacji Przyrodniczej. Piękny zakątek, o tym też dzisiaj będzie mowa. Tam mamy kilkanaście pomników przyrody. Największe dęby, które w Grudziądzu można znaleźć, to właśnie w tym miejscu. I z tego miejsca, czyli od ulicy Lipowej do ulicy Polnej, będziemy budowali ścieżkę rowerową wzdłuż Trynki. W połączeniu z tym istniejącym fragmentem będzie to świetny dojazd z centrum miasta, bezpieczną ścieżką właśnie pieszo-rowerową. Będzie to stanowiło taki trakt spacerowy, no, kończący się nad jeziorem Tarpiejskim. Planujemy także rozbudowę tego ośrodka nad Jeziorem Tarpieńskim, ponieważ też zabiegamy tam o kolejne tereny od KOWR-u i myślę, że uda się to też szybko sfinalizować. Zatem to są nie wszystkie, bo plany dotyczące tego okręgu i żeby one się ziściły, to idziemy z bardzo silną ekipą, silną drużyną do wyborów. Kandydaci, którzy reprezentują mój komitet, to są ludzie, którzy żyją w tym miejscu. Oni tutaj pracują na rzecz właśnie tych dzielnic i myślę, że to są gwaranci tego, że te nasze pomysły będą zrealizowane w ciągu najbliższych lat.